Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 18. Synu, wina nie mają. Wierność uprzedzająca. Określając, na czym polega wierność, powiedzieliśmy, że wierność nie jest nigdy trwaniem przy tym, co jest. Wierność to jest przeciwnie, najsilniejszy bodziec, który nas ustawicznie przynagla do kroczenia naprzód. Że tak jest istotnie, widzimy najdowodniej na przykładzie wierności Maryi. Wierność jej bowiem nie tylko zmierzała nieprzerwanie ku celom przez Boga wytyczonym, poprzez wszystkie przeszkody i wszystkie trudności. Jej wierność wybiegała na spotkanie Bożych celów i Bożych życzeń. Jej wierność stale nasłuchiwała głosu wezwań Bożych, stale wypatrywała sposobności i możliwości zbliżenia się do celu, a zarazem pociągnięcia do niego innych. Jej wierność była podobna do tego, który przyłożywszy rękę swą do pługa, nie tylko nie ogląda się wstecz, lecz wytęża wzrok, by dostrzec wszystkie obszary czekające na przeoranie, wszystkie gleby, które trzeba przygotować pod posiew łaski. Jej wierność była wybitnie wiernością uprzedzającą. Tak już było od zarania jej życia. Już przez swoje ofiarowanie się Bogu i przez swój ślub dziewictwa uprzedziła w pewnym znaczeniu życzenie Boże. Uprzedziła to wszystko, do czego ją Bóg miał powołać. Najwyraźniej jednak występuje na jaw jej wierność uprzedzająca w trzech tajemnicach jej życia. Tych właśnie, dla których opiera się nasza wiara w jej wszechpośrednictwo w świecie łaski. Nawiedzenie, gody w Kanie i czuwanie na modlitwie w Wieczerniku. W tych tajemnicach uderza przede wszystkim jedno. Oto w każdym z tych wypadków postawa Maryi nie była podyktowana żadnym wyraźnym nakazem, objawionym życzeniem Bożym. Nie była również podyktowana prośbą ze strony ludzi, o których się Maryja w tych wypadkach zatroszczyła. Całkowita inicjatywa była wyłącznie po stronie jej wierności uprzedzającej, wprawdzie natchnionej przez Boga, niemniej zupełnie samorzutnej, uprzedzającej życzenia Boże i ludzką potrzebę pomocy. W tych uczynkach miłości wszechpośredniczki łask uderza, ponadto, jeszcze jeden rys wierności uprzedzającej. Oto za każdym razem objęła swą troską sprawy przyszłości. Raz świętość nienarodzonego jeszcze dziecka, to znów świętość ledwo zawartego małżeństwa, a w Wieczerniku, gdzie trwała na modlitwie z apostołami i uczniami, obejmowała swą nieustającą modlitwą Kościół, już poczęty wprawdzie, ale mający się dopiero w pełni narodzić w dniu zesłania Ducha Świętego. Wiedziała, że nie można swej wierności ograniczać wyłącznie do chwili obecnej, gdyż w każdej chwili trzeba dostrzec zalążek przyszłości. Trzeba tej przyszłości torować drogę, budować jej podwaliny, troszczyć się już naprzód o to, jakie będą jej owoce. Tak, wierność nie jest nigdy trwaniem przy tym, co jest lub było. Wierność Bogu jest ustawiczną dbałością, by w sobie samym i dokoła siebie wszystko coraz bardziej ku Niemu przybliżać, a zarazem przybliżać nastanie na ziemi Bożego Królestwa. Na tym polega owo szukanie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, o którym Chrystus Pan nas zapewnił, że wszystko inne będzie doń przydane. W stosunku do wierności uprzedzającej okazanej przez Maryję, obietnica ta sprawdziła się dosłownie. Łaski, jakimi Bóg odpowiedział na dowody jej wierności uprzedzającej, świadczą o tym niezbicie. Nigdy dotąd na przestrzeni dziejów świata przyszłość nie zbliżała się
z tak zawrotną szybkością jak dziś. Dawniej wszystko przebiegało wolniej. Zmiany wydarzeń dziejowych, zmiany w warunkach życia, postępy nauki i techniki nie były nigdy nawet w przybliżeniu, tak jak dziś szybkie, gwałtowne, wielorakie. To też i myśl ludzka swobodniej poruszała się i wzrastała w czasie. Nie była tak osaczona ze wszystkich stron przez coraz to nowe przeżycia i nowe wydarzenia. My dziś jesteśmy wciąż wchłaniani przez jakąś nową teraźniejszość, która nas na przemian to zadziwia, to znów przeraża swymi osiągnięciami. I ta ciągła zmienność uniemożliwia nam ogarnięcie jej w pełni i przystosowanie się do jej wymagań. Nie umiemy się w niej zorientować, jak człowiek, który przejeżdża przez wciąż nowe kraje. I dlatego często nie potrafimy już rozpoznać, jak można odnaleźć drogę wierności Bogu poprzez tę gęstwę ciągłej zmienności, a zwłaszcza nie bardzo już wiemy, jak można przez wierność uprzedzającą wyjść na spotkanie życzeń Bożych, by glebę teraźniejszości obsiać wybornym ziarnem przyszłych żniw. Ale owe trzy objawy uprzedzającej wierności Maryi rozwiązały tę zagadkę na zawsze. Dla wszystkich epok, wszystkich teraźniejszości, a także dla wszystkich narodów, niezależnie od ich warunków dziejowych czy bytowych. Bo uprzedzająca wierność Stolicy Mądrości z nieomylną trafnością objęła swą troską te sprawy, które zawsze z samej swej istoty rzutują w przyszłość sprawy, od których ta przyszłość i cała jej wartość, całe jej oblicze zależy, nienarodzone dziecko, nowe małżeństwo i modlitwę, ten niewzruszony fundament przyszłości, ściągający z nieba na ziemię łaskę błogosławieństwa i moce potrzebne dla wielkich osiągnięć. Tajemnica nawiedzenia to wielkie wezwanie rzucone przez wieki wszystkim, którym leży na sercu wierność sprawie Bożej. To jest w pierwszym rzędzie wezwanie rzucone matkom. Wezwanie przypominające im, że nie tylko cielesna, ale jeszcze może bardziej duchowa istota dziecka zależy od tego okresu, kiedy pod sercem kobiety kształtują się zadatki osobowości przyszłego człowieka. Maryja wiedziała już o tym na wiele stuleci, zanim to odkryły medycyna i psychologia. Niosąc Boga nienarodzonemu, wskazywała wszystkim matkom, jak to należy jeszcze przed urodzeniem, jeszcze zanim poleje się odkupieńcza woda Chrztu Świętego, która zgładzi zmazę grzechu, już przynosić Boga swemu dziecku przez jak najczęstszą komunię świętą, przez Boże myśli i modlitwę. Bo odkąd Bóg naturę ludzką poślubił w łonie niewiasty, serce każdej matki może stać się tym przybytkiem, gdzie nieochrzczona jeszcze duszyczka spotyka się po raz pierwszy z Bogiem i Jego miłością, zaczerpniętą przez Matkę u stołu Pańskiego. To spotkanie już kształtuje Jego przyrodzoną naturę na spotkanie nadprzyrodzone, jakie nastąpi w chwili Chrztu Świętego. Ono już zaważy na jego przyszłym charakterze i usposobieniu. Maryja odwiedzająca Elżbietę wzywa za sobą nie tylko matki. Wzywa wszystkich, którzy przez swoją opiekę, pomoc, troskliwość i wierność uprzedzającą wobec wszelkich dzieł Bożych pragną torować drogę Chrystusowi na ziemi. Na godach kananejskich Maryja powiedziała: wina nie mają. To tajemnicze wino, którego brak tak bardzo ją zabolał, to wino, którego Chrystus Pan na jej prośbę nie stworzył z niczego, lecz przemienił z wody. Czyż nie jest dokładnym obrazem tej nadprzyrodzonej miłości, w którą łaska sakramentu małżeństwa powinna przemieniać przyrodzoną miłość dwojga ludzi? Maryja, Matka pięknej miłości, zapragnęła dla małżeństwa tej miłości nadprzyrodzonej,
która jedna potrafi nadać miłości przyrodzonej trwałość, moc i smak nieprzemijający. Bo przecież każda woda, choćby była najczystsza, z latami albo wietrzeje, albo pleśnieje i tęchnie. Wino natomiast z wiekiem staje się coraz przedniejsze, coraz bardziej dostałe i szlachetne i krzepiące. Tego właśnie wina miłości zaczerpniętej z Boga i przeobrażającej wodę miłości przyrodzonej zapragnęła Maryja dla małżeństw, tych ziaren, z których rodzi się przyszłość. A modlitwa w wieczerniku, ileż ma nam do powiedzenia? Ilekroć z trwogą patrzymy w przyszłość lub bezmyślnie zapominamy, że trzeba tę przyszłość budować z każdego krucha dnia dzisiejszego. Apostołowie posiadali obietnicę Chrystusową, że zostanie im zesłany Duch Prawdy, który nauczy ich wszelkiej prawdy. W oczekiwaniu na tę chwilę Maryja zebrała ich w wieczerniku, zagrzewając swym przykładem do przyzywania tej chwili obiecanej i upragnionej wytrwałą modlitwą. Niczego wielkiego nie doczekamy się, niczego wielkiego nie zbudujemy, jeśli przyszłości nie uprzedzimy, nie oprzemy na modlitwie. Modlitwie wytrwałej, która nie pozwala nam gnuśnieć w biernym oczekiwaniu, aż sama opatrzność za nas pokieruje losami przyszłości. Bóg nas bez nas stworzył, ale nas bez nas nie zbawia, ani na wieki, ani tu na ziemi. Wszelkie wybawienie, wszelki wylot ku dobrej przyszłości może nam utorować jedynie wierność trwająca w pogotowiu nieustannej, żarliwej, uprzedzającej modlitwy. Maryję, Matkę Pana przyszłego wieku, błagajmy w nieustannej modlitwie o tę wierność, która uprzedzając życzenia Boże, wykuwa oblicze przyszłości. Amen.